Cześć, witajcie w takim specjalnym odcinku. Jak dobrze wiecie, jesteśmy w takim tygodniu jubileuszowym dla kanału Mój Dzień w KD. A mianowicie w sobotę był 50. odcinek, a w następną jest pierwsza rocznica wrzucenia pierwszego odcinka Dziennika Maszynisty. Dzisiaj odcinek taki prywatny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie będę sam osobiście prowadził pociągu, ale miłośnicy kolei powinni być zadowoleni. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj na zaproszenie klubu sympatyków kolei we Wrocławiu zapraszam w podróż taką oto maszyną. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy podróżować nowo otwartą linią kolejową do Jedliny-Zdrój. Kurczę, powiem szczerze, że nigdy takim pociągiem nie... O, dzień dobry. Mogę z panem zdjęcie? Kiedyś pana widziałem. Kurczę, takie przejście w czasie jazdy. Muszę przyznać, że jestem pierwszy raz na takim pociągu, ale technika poszła do przodu. Dzień dobry. Mój kolega z PKP Cargo będzie kierownikiem pociągu. Może po znajomości nam się coś tam uda ogarnąć, jakiś timelapsa. Zobaczymy w Jaworzynie. Dobra, nie mogło braknąć elementu kolei dolnośląskich. Impulsik do Głogowa. Skład ma tutaj 5 wagonów. Pozdrawiamy. Kurczę, jakiego mam stresa, nie wiem co mam nagrywać. Tak, wiecie, jak się prowadzi, to zawsze coś się znajdzie, a tak? A improwizacja. No i się spóźniłem na Gagara. Nie ma go całego nagranego. Super. Dzięki. Stary klimat kolei. Lubiłem tak właśnie przy oknie zawsze podróżować. Trochę niebezpiecznie. Nie można się wychylać. Ale czekamy na jakiś łuczek, żeby pokazać Wam Fiata. Wjazd na Świebocki podany. Pierwsze hamowanie. Jesteśmy w ostatnim wagonie. Ten zapach spali. Kurczę, jest klimat. Masakra. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czekamy na wjazd pociągu kolei dolnośląskich. Ponoć jeździ się po jednym torze od Smolca do Kątów. Więc chwilę poczekamy. Pogoda straszna, deszcz pada. Mam nadzieję, że przestanie. Bym się cykał w czasie jazdy tutaj przepędzić. Zbliżamy się do Jaworzyny Śląskiej. To mamy 30 minut postoju na zmianę kabinki. Zapytam, może się uda. Nie na zmianę kabiny, na oblot składu. A jak się przestanę wstydzić, to może zapytam, czy mogę wejść, zobaczyć. Byłoby fajnie, nigdy nie byłem w kabinie SU45. Póki co, żarów, z górki prawej.
Matko jedyna. Nie, no idziesz do domu. Tam gdzieś za murami Ślęża. Całkiem możliwe, że dzisiaj ją również zobaczymy. Jak wiecie, za chudy to nie jestem i zajmuję prawie dużą część przedziału. Wiecie, tak to śmiesznie wygląda, że tu się próbuje tak w ten, żeby się ludzie zmieścili, a to niewiele daje, ale przynajmniej trzeba próbuję. Trzeba zaprezentować, jak się mieścisz, to możemy zaprezentować. Jaworzyna Śląska. Przed nami Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa. Aż wstyd się przyznać, ale nigdy nie byłem. Piskliwy ten dźwięk hamulców, ale ma mega klimat. Kiedyś pamiętam, chciałem te drzwi otworzyć dwóm dziewczynom, bo nie mogły sobie poradzić i takiego dżentelmena chciałem zgrać. No i w drugą stronę pchałem i też im nie otworzyłem. Taka trochę siara. Na szczęście znalazł się kolega i te drzwi mu otworzył, bo byśmy wszyscy nie wysiedli. Idziemy zobaczyć, jak się odczepia skład. No i niestety się spóźniliśmy. To może z drugiej strony się uda. Czekamy na tarczę manewrową. Pół godziny postoju już prawie za nami, no i nie zdążyłem zobaczyć, jak się tutaj łączy, nie zdążyłem wam pokazać. Kurczę, co chwilę ktoś mnie tutaj zagaduje. Myślę, że godzinę postoju byłoby mało, żeby to wszystko ogarnąć. Odbyczek startuje również. No i kurczę, wstydzę się zagadać o tą kabinę. Ale no... Maszyna bardzo ładna. Tutaj kolega będzie w świdnicy wsiadał do kabiny, to może się coś tam uda. Dobra, bo odjedzie beze mnie, pakuje się do wagonu. I przedstawiam wam Kamila, to pod jego okiem zaczynałem pracę w Cargo jako manewrowy w Kamieńcu, a teraz będzie jako pilot do Głuszycy. Powiedz, co chciałeś być na filmie? Tak, to pociągiem retro. O, tak jest. Pojedziemy po Głuszycy, po Jedlinie, przez Świdnicę. Wrócimy z Głuszycy przez Świdnicę w Sobotkę. Koniec podróży będzie. Ale od razu popatrzcie, ja maszynista blady, a tutaj wystarczy być kierownikiem pociągu, jak i opalony. Widać, że od razu na wakacje częściej niż ja jeździ. Tak, oczywiście. Biedny kolejarz. Dokładnie. Dobra, to do zobaczenia. Za chwileczkę czekamy na wyjazd. Się coś doczekać nie możemy. ET22 już ze składem wyjechał. A my dalej semafor na stój. Chociaż już 2 minuty podjeździe. Lecimy na rozkaz pisemny S. Możemy pominąć semafor, to więc to jest sygnał stój. Ale nie kopci tak jak Gagarin ten Fiat.
Tym bardziej szkoda, że te maszyny już nie śmigają tak często po naszych szlakach. Dziwne uczucie tak na czerwonym przejeżdżać. Nie lubię tego. No dokładnie, nieraz trzeba. Widoczki zdecydowanie lepsze niż z tamtej strony wagonu. O, szklaneczki na kawę. Proporczyki, Rowal, Polska, Ogólnopolski Zlot Kolejowy, Hel 1977. Kurczę. Na tym się nasz kolejowy wariat zainteresuje, Adrian. Pozdrawiam serdecznie. On taki pasjonat tutaj budowy tych wagonów. Jakie tunele z drzew. Powiem wam, jesienią to będzie tutaj masakra. Ciekawe jak nasze szynobusy sobie dadzą radę, bo naprawdę może być problem z wyjechaniem albo tutaj z hamowaniem z góry. Dobrze, będzie nowa tokarka podtorowa na hali w Legnicy. To będzie tutaj lepiej nam zestawy kołowe reprofilować. Zbliżamy się do jakiejś 20 na przejeździe. Tutaj kolejna. Dobra, to może jakiś timelapse. Fiat ma ciężko tutaj pod górę. Rozkładowo to chyba nie jedziemy. Naprawdę, widoczki są przepiękne. Jesteśmy w Zagórzu Śląskim. 5 minut postoju.
A teraz to już nie jest stacja w Mingowicach. 10 minut postoju. Sporo ludzi z nami przyjechało. Po trasie też bardzo dużo ludzi zdjęcia cyka. Mam nadzieję, że tutaj materiały do mnie trafią, to je tutaj wrzucimy w ten specjalny odcinek. Nie no, jestem zafascynowany. Pierwszy raz jestem na czymś takim, ale na pewno nie ostatni. Jestem mega szczęśliwy. Jako, że jesteśmy w górach Sowi, mamy i Sowę. Całkiem ładnie tu będzie. To wszystko porobią. Byłem tu kiedyś na meczu jako kibic. Poszedłem w przerwie po piwo. No i przyszedłem dopiero w 60 minucie. Z kawałek trzeba iść. I wjeżdżamy do Jedliny Zdrój. Tym torem jeszcze nigdy nie jechałem. Ale pogoda w końcu piękna się zrobiła. Dojeżdżamy do Głuszycy. Oblot. Kartamy z powrotem do Świdnicy Miasta. Tam również oblot. Z powrotem tutaj. I chyba jednak na tym zrobię koniec dzisiejszej wycieczki. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu jeszcze. Jak stromo. Chyba za chwilę będzie jakiś pociąg osobowy i trzeba przestawić cały skład. Nigdy nie byłem na peronie w Głuszycy. Zawsze tylko tak na przelocie. Zobaczcie kawałek pulpitu, bo niestety nie da rady kamerki załatwić, żeby do środku była. Maszynista nie wyraził zgody. No trudno, takie ma prawo, więc uszanujemy. Ale ja mam miejsce w ostatnim wagonie, więc kabiusa takiego w przyspieszonym tempie z ostatnich drzwi nagramy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt brudna.
kurczę, chciałem przedmuchać, a oplułem. Jesteśmy już w Świdnicy miasto. Czekają nas kolejne manewry. Wiem, że ten timelapse taki trochę długi wyszedł, ale mam nadzieję, że warty obejrzenia. Całą drogę wstałem, ciemny ekran, nawet nie wiem, czy to mi wyszło. Oby tak. Dobra, idę na chwilę usiąść i widzimy się na peronie. Aha, i jeszcze tak wam powiem, kurczę, naprawdę z Głuszycy, jak już wyjechaliśmy, tutaj, kurczę, cały czas jest spadek, tak śmierdziało klockami i prawdopodobnie nawet nam się zajarały, bo taką dłuższą chwilę staliśmy w Jugowicach i nawet maszynista obchodził skład oglądać, więc naprawdę współczuję moim kolegom maszynistom, kurczę, jak będą musieli tam jesienią jeździć. Już teraz ponoć jest ślisko, jak popada, a co dopiero jak jeszcze dojdą do tego liście. Idealnie się złożyło. O liściu mowa. Nigdy nie wiem, jak takie wideo zrobić, albo zdjęcie. Nie no, wideo. Czy poczekać, aż tył przejedzie, dopiero się odwracać, czy się obracać razem z czołem? Filmowanie to ciężki kawałek chleba. Za jakieś 10 minut mamy odjazd, jeśli się wyrobimy tutaj z manewrami. Tarcza manewrowa podana. I za chwilę dojeżdżamy do wagonów. To znaczy, maszynista dojeżdża. Wjechał nasza hybryda, a ja próbuję złapać kogoś, żeby zrobił mi zdjęcie, bo tamto, które robiłem we Wrocławiu, wyszło niewyraźnie. Coś mi się z telefonem dzieje. Przejazd zamknięty, semafor wyświetlony. Wchodzimy. O, akurat odjazd. Dobra, w tą stronę to trochę posiedzę, bo serio mi nogi bolą. Jedlinę Zdrój Centrum i tutaj czekajcie, albo to jeszcze tutaj, nie, dobra, to jeszcze nie tutaj, taki misklik, ale to za chwilę wrócimy do tego. Dobra, podejście drugie to chyba już tutaj. Na jednym z kabliu, na jednej z części, chyba ostatniej, na odcinku Kłodzko Miasto Wałbrzy, pozdrawiamy Mikoli, opowiadałem tutaj właśnie, że jest rozgałęzienie przy wyjeździe z Jedliny. Jest bardzo duży spadek. No i właśnie jesteśmy w tym miejscu, tam na górze prowadzą tory do Wałbrzycha Górnego. Może gdzieś za chwilę nam się tutaj wyłonią, chyba że spaliłem miejsce po raz drugi. A z geografii zawsze miałem piątkę. Dobra, to jednak jeszcze nie tutaj. Jasny gint. Powtarza, czyli semafor. Czyli to musi być tutaj. Dobrze, jednak geograficznie czwórka z minusem. Na to pierwsze potknięcie. No, zbliżamy się tutaj do poziomu szyn. To jest semafor wjazdowy od strony Wałbrzycha. O, są zaginione tory. Radyjko na R2. Szlakowa 60. I powoli może Fiat schodzić z obrotów. O, 50.
szybko się zmienią. Ja swoją podróż dzisiaj zakończę tutaj w Głuszycy. Niestety nie pojedziemy jeszcze sobie tamtą linią przez Sobótkę. A wszystko przez to, że no niestety, ale logistycznie późno byłbym w domu, gdybym całą trasę przejechał. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie niesubordynację i to, że tak nie do końca objadę, ale mimo wszystko liczę na to, że bardzo Wam się ten odcinek spodoba. Na pewno nie wszystkim, bo nie wszyscy są fanami takich starszych pojazdów, ale na pewno się znajdzie jakieś grono, które z chęcią to obejrzy. Taka ciekawostka, semafor tutaj mamy na 40, potem maksymalna, a pod spodem mamy piąteczkę, czyli mamy podwyższenie prędkości do 50 na rozjazdach, a na wjeździe na Świdnicy, Kraszowice, jest semafor zielone, pomarańczowe i pomarańczowy pas, a pod spodem ma cyferkę 8, czyli na semafor mówi, że możemy jechać 60, ale ta cyferka 8 podwyższa nam prędkość do 80. To za chwilę Głuszyca i widzimy się na jakimś takim podsumowanku. Madziulka po mnie jedzie autem, więc wszystko zależy od niej, czy już jest, czy jeszcze nie. Nie żegnam się jeszcze. Już jesteśmy z Madziulką w Zagórzu Śląskim, tak postanowiliśmy, że zostaniemy w klimacie tej linii kolejowej, którą dzisiaj przemierzaliśmy dwukrotnie. Dzisiaj wyjątkowo nie będę przedłużał, takie podsumowanko króciutkie. Bardzo mi się podobał ten przejazd. Pierwszy raz jeździłem taką lokomotywą z takimi wagonami, No, robi wrażenie, jak to Madziulka mówi. Nie wiem, czy słyszeliście. Tą ostrość czuć nawet w powietrzu. Więc jeśli komuś się ten odcinek spodobał, to jest z Dolnego Śląska, albo z okolic, albo będzie na Dolnym Śląsku, to 16 lipca będzie powtórzony taki przejazd przez KSK Wrocław. Więc jeśli ktoś będzie chętny, to będzie mógł się takim pociągiem cmyknąć w te i z powrotem. Dobra. Nie przedłużam. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zapraszam do kliknięcia lajka, napisania komentarza, zostawienia subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Zapraszam Was na serwer Discord, do Patronite oraz na mojego Instagrama oraz Facebooka. No i to tyle. No. To taki 50,5 odcinek, a już za kilka dni kolejny nowy odcinek Dziennika Maszynisty. Zapraszam serdecznie. Siemaneczko. Co? Cześć? Cześć. Cześć.